Czułem treść. Dzisiaj nie będzie dziwna treść. Dziwna treść. Dzisiaj nie będzie dziwna treść, nie będzie poważna treść, bo w sobotę byłem u mnie na przystani zobaczyć, czy moja łódka jeszcze na powierzchni wody się utrzymuje. Wyciągałem wodę. Ile było mi wody? No, po kolana. I przeprowadziłem bardzo fajną dyskusję z naszym Darek sympatycznym kolegą Rafałem, który na Wiśle pływa od wielu, wielu lat. Fachowiec tak naprawdę. Tak, tak, to wędkarz pierwsza liga. I skończyłem wylewać tą wodę, siedliśmy sobie na pomoście, odpaliliśmy sobie papierosy, zaczęliśmy sobie dyskutować o rybach i temat poszedł w zupełnie innym kierunku. Już wam mówię, o co chodzi. Rafał zaczął mi opowiadać o tym, jak on jest zły na współczesne wędkarstwo. No. Na to, że w tym wszystkim przestaje, znaczy jakby tak znikała według jego opinii pasja. Ale to widać, że my to na wielokrotnie tam rozmawialiśmy, nawet osobiście. Dlatego właśnie ja dzisiaj chcę o tym kilka słów powiedzieć i zasygnalizować, żeby być ostrożnym i pilnować się tego, żeby jednak pasja była najważniejsza. Do tego też nawiązała też nasza dyskusja, moja dyskusja z Jackiem Kaczmarczykiem. Jakiś przez telefon z nim długo gadałem wieczorem. Gdzieś tam o czymś, nie pamiętam. I pamiętam, Jacek wypowiedział takie słowa: Remigiusz, ty nie możesz na to w ten sposób patrzeć. Ci wędkarze, o których ty dzisiaj opowiadasz, Jacek mówi tak do mnie, oni nigdy nie biegali w krótkich spodenkach po rzece i nigdy nie łapali koników w słoiki, aby później łowić na nie klenie. Oni tego nie przeżyli, oni nigdy nie będą wiedzieli, nie będą pamiętali tego zapachu znad rzeki, który my pamiętamy. Czyli idziemy do sedna. Idziemy do sedna. Siedzimy z Rafałem, wracamy na tą łódkę i Rafał mówi: słuchaj, pływają ci wędkarze po łódkach, te najnowsze modele nakupowali sobie, kolorowe ubrania. Mówi: co to za moda? Rafał do mnie mówi: bluza wędkarska, oklejona jakimiś logotypami. Mówi: co to jest? Cały obklejony. Cały obklejony, czapki obklejone, napisy, tu taka firma, tu taka, na plecach inne, na łódce inne, torby, wszystko poklejane, jakieś żarówiaste kolory. Ja, Rafał mówi: co to, Remigiusz, już jest grane? Ja mnie nie wiem, moda jakaś wędkarska. A on mówi: ty, przecież ja pamiętam, jak my zaczynaliśmy łowić, to kluczem do sukcesu było ubrać jakąś pałatkę zieloną, ukryć się w krzaki, żeby być niewidocznym, a teraz oni chcą być widoczni? Co to jest grane, nie? I od tego zaczęliśmy. I wspominaliśmy na sobie historię, jak pierwsza plecionka była na rynku, jak poszliśmy na bolenie, jaka odległość rzutu, ile tych boleni było i tak dalej, i tak dalej. I kolejna dygresja. Ja kilka lat temu napisałem taki artykuł pod tytułem Wędkarstwo w internecie. Jak sobie wejdziecie na naszą stronę albo w Google wpiszecie wędkarstwo w internecie, to pojawi wam się artykuł na Koronie Fishing, który mimo mojej współpracy z jakimiś tam pismami wędkarskimi, nikt go nie chciał nigdy opublikować. Bali się, czy o co chodzi? Nie chcieli go opublikować, dlatego że tam on uderzał właśnie w to, o czym ja mówię, tak? W tą współczesną wizję wędkarstwa. Popatrz, Darek, sobie na reklamy najnowszych firm. My o tym wielokrotnie dyskutujemy, na rybach jak siedzimy. Jak wyglądają reklamy w gazetach wędkarskich? Kosmos, jakieś nanostruktury, mikrogeneracje. No wszystko się rozwija, no tak jak komputery, samochody, to wędkarstwo też na sam sposób idzie. Tak, tylko nikt nie ma... Silniki, nawigacje, naprowadzanie, wszystko. Załóżmy, że jest nam potrzebne, ale ja mówię o formie komunikatu. No tak. Ja nie mówię o tym, że mamy echosondę. Ja też mam, ty też masz. Oczywiście. Tylko nie mówi się o tym, masz echosondę, zobaczysz, gdzie jest uskok na dnie. Nie! Gigant rybę złowisz. Jak ona pomoże chłopcu, który ma 14 czy 15 lat, on dostał pierwszą wędkę od taty, kupili mu echosondę za 2000 zł. Co on z tą echosondą zrobi? Gdzie on popłynie? Jak on nie ma w głowie biologii ryby. On nie ma fundamentu, on nie ma podstawy. Co on będzie szukał? Ikon ryb na echosondzie? Ale po co? Przecież to nie o to chodzi, żeby ikonę ryby znaleźć. Zgadza się. I to, to niejako... Ja ugryzłem ten temat, ale idę dalej. Zwróć uwagę, jak my poznawaliśmy się z 8-9 lat temu, tak? I my zaczynaliśmy z koroną. Ja dyskutowałem z różnymi ludźmi, producentami, ludźmi ukrytymi gdzieś po krzakach, którzy nie mieli żadnych komórek, żadnych internetów, jakieś w ogóle gdzie sprzedawać, o co chodzi, nie? To ja się spotkałem wtedy, przyjeżdżając do Warszawy, no to powiedzmy było 15 lat temu, i jak zobaczyłem ten rynek wędkarski w Warszawie, jak on wygląda, miliony gum na ścianach, miliony woblerów,
tysiące wędek, lasy wędek. Ja mówię, ludzie, co jest grane? A u ciebie był problem, pamiętasz, na pewno nasi widzowie też pamiętają z historii, jak był problem z sprzętami u ciebie, że twój tata jeździł, załatwiał gdzieś tam kupę. Załatwiał, nie załatwiał, tylko jechał do sklepu do dużego miasta, kupował mi dwa woblery albo trzy obrotówki, no, no i koniec. Natomiast to, że woblery są, to, że obrotówki są i wędki, i plecionki, super. Natomiast, bo w markecie też 18 rodzajów płynów do naczyń jest, tak? Nieistotne. Ja mówię o czym innym. Ja mówię, Darek, o sposobie postrzegania wędkarstwa przez młodego wędkarza. I to mnie bardzo złości, że internet, że ludzie, którzy zajmują się moderacją for internetowych, którzy kształtują tą kulturę wędkarską, którzy napędzają tą murale wędkarskie, oni poddali się, moim zdaniem, założyli ręce i na to patrzą. A my, że się poddali, czy chcieli, żeby tak było? Ja myślę nawet, Darek, że ja nie trudno mi jest oceniać, czy chcieli, no czy... Ja uważam, że czy się poddali, czy chcieli, czy nie chcieli, czy obserwują, czy nie obserwują, czy mają świadomość, czy nie mają świadomość. Jest taki, mamy taką sytuację. Mamy taką sytuację. I ja wam powiem tak. Jaki jest przekaz tego naszego dzisiaj gadania? Ja zaraz wam podam przykłady dokładnie, o czym ja mówię. Jaki jest przekaz? W każdym artykule, który ja piszę na WMH, do WMH, czy piszę do u nas na Koronie Fishing, ja zawsze powtarzam jedną rzecz. Darek to chodzi i czasem ze mnie śmieje. Ryba nie jest człowiekiem. Ryba to zwierzę. Poddana i skupiona wokół instynktom. Żeby polować, ty musisz znać tą rybę. Zobacz, ja wczoraj oglądałem na YouTubie z wielką pasją, o pierwszej w nocy, jakieś filmy nagrane w Ameryce Południowej, jak młodzi chłopcy polowali z włócznią, chodząc po strumieniach. I ja mówię, dobra, tam są włócznia, młodzi chłopcy, okej, tylko oni wiedzieli, gdzie iść. No ktoś ich tego nauczył, ktoś ich tego... Ktoś ich tego... Właśnie, ktoś ich tego... A dzisiaj ten młody chłopak, on będzie kupi sobie woblera za 100-258 zł, wędkę za 1540 i plecionkę w ogóle z tego, z niewidzialnego wrzeciona elfów. I czego? Elfów. I będzie, kurczę, rzucał tą przynętą do wody, po to, żeby rekina złowić. Ja powiem ci, Darek, ja jakieś tam mam wewnętrzne przemyślenia, skąd to się bierze, że my to wrzeciona elfu będziemy kupowali za 200 zł z Japonii. Wiesz, o co chodzi? Prawdopodobnie z tego, że dostęp do ryb jest mniejszy. No dobrze, kombinujemy, szukamy rozwiązań. I myślimy sobie, że jak kupię sobie lepszą plecionkę, bo nie będzie widoczna i śliska i cicha, to wtedy nie wiem, coś się wydarzy takiego, że będzie łatwiej. Podam ci kilka przykładów, które ja obserwuję nad wodą. Które mnie gdzieś irytują, ale powoli irytowały, ale powoli przestają, bo się zaczynam przyzwyczajać, ale ja dalej mentalnie, wewnętrznie z tym się kłócę i się na to złoszczę. Przypomnij sobie nasz zeszły rok, jak pływaliśmy na łódce. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Płynęliśmy na Bolenie, na tą łachę piachu, gdzie ona nam, gdzie ty złowiłeś pierwszego wieżdżę. I na brzegu przyszło dwóch chłopaków. Czy to było po nocce? Przyszło dwóch spinningistów. Kapelusze, polaroidy, kamizelki, spodniobuty, upał, gorąco, a oni kurwa idą po krzakach, spodniobutach, po szyi i łowią w trawie. No ja mówię, po co to wszystko? Utrudniasz sobie życie. Ale masz, to używasz. Inaczej, ja bym podszedł do tego jeszcze inaczej. Musisz mieć, bo musisz używać. Za chwilę przyjdziemy do takich konkretnych przykładów. I ja mówię sobie, kurde, przecież dlatego, bo oni też przyszli na Bolenie, nie? Do tego Bolenia wystarcza ci 5 przynęt. Wędka 3 metry, żyłka 20 czy tam plecionka. Rzucasz, ściągasz, bierze, to nie bierze, kombinujesz, próbujesz złowić. Złowisz, jest sukces, fajnie, idziesz do domu, fajny temat, wędkarstwo, tak? Tam jest inaczej. Tam jest dobór spodniobutów. Godziny spędzone w internecie nad doborem spodniobutów. Mało tego, Darek, jakie na lato, jakie na zimę. Spodniobuty co muszą mieć? Muszą mieć buty, a czy z kolcami, czy z filcem, a może tylko z gumą, a może guma z wkręcanym kolcem. Po jaką to cholerę w ogóle? Na Wisłę w krzaki? Przecież do wody nie wchodzisz. Kto w Wisłę wchodzi dalej? Są pojedynczy ludzie, uciekamy od tego tematu. Masz kamizelka na lato, na zimę, na jesień, na śródzimie. Z podbiciem, bez podbicia, na z dużą kieszenią, z płaską, z wysoką. Dobrodzenie, niedobrodzenie. Ludzie! Kapelusz na lato, na zimę, oddychający, nieoddychający, z UV-em, bez UV-u, bandana na lato, bandana na zimę, rękawiczki. Darek, paranoja. To wojsko amerykańskie, oglądałem 2 czy 3 dni temu w misjach, dokumentalny program, to amerykańskie wojsko jest tak wyposażone.
noktowizory, elektronika, hełmy, kaski, w kaskach, słuchaj, ten. Muzyka. Nie muzyka, tylko komunikacja z dowódcą. Wędkarstwo idzie w kierunek wojny? Po co my mamy tak być? Zobacz, my jedziemy na taką Wisłę, na łódkę, to ty bierzesz paczkę chipsów, jedną wędkę, 8 główek i 15 gum. No tak jest. No w cudzysłowie, tak? No, no tak generalnie jest. No. No jedzenia trochę jeszcze więcej, termosy. Zobacz, inaczej, ja nie mówię, że tamto jest złe, ale zobacz, do czego tamto prowadzi. Po co? I co z tego później się wywiązuje? Bo zaraz jeszcze co później, to jeszcze najpierw później, to jeszcze przed później powiem o tym, jak to się zaczyna z tymi spodniobutami. Wyobraźcie sobie historię, że my z Darkiem od jakiegoś czasu mocniej obserwujemy zapytanie pod tytułem jaka wędka na klenia, jaka wędka na szczupaka, jaka wędka na sandacza. Ja mówię, sraka. No taka jak ci się dobrze łowi, szara, brązowa, zielona, pomarańczowa, sztywna, miękka, no taką jak... No wędki nie dobieramy względem ryby, tylko bardziej przeznaczenia. Przeznaczenia, gdzie ty będziesz łowił, jak będziesz łowił, co ty potrzebujesz. A nie, klenie nie wie czym ty go łowisz. Zobacz od czego się temat wędkarstwa zaczyna, jaka wędka pod okonia. A jak ty to okonie łowisz? No tak. No właśnie. I wędkarz nam co odpowiada? Różnie. Różnie. Tak? Mhm. To zobacz. I to samo z Rafałem wspomnianym na początku naszej opowieści rozmawiałem. Dzisiaj wędkarz kupuje wędkę pod, grzywkę pod rybę, nie? Mhm. Dokonał procesu zakupu, wydał 8 tysięcy na zestaw. Poszedł na tą Wisłę. Nie złowił nic. No ale tam złowił coś. Darek, wejdź na fora wędkarskie. Jaki aparat mam kupić? Fotograficzny. Czyli zobacz o co w tym chodzi, Darek. Tak? Tu nie do końca jest istotna pasja, wędkarstwo, nie jest istotne do końca ta miłość do przyrody, do wąchania tej rzeki, lasu, rosy oglądania, spania w krzakach, to nie o to chodzi. Chodzi o sukces. No sukces jest podstawą w tym wypadku. Tak? Ty musisz mieć pełen ekwipunek w postaci wrzeciona elfów. Z kosmosu za 285 zł, bo tańsza plecionka już jest niedobra. Ty musisz mieć kotwice z nanotytanu, które są ostre tak, że przebijają, nie wiem, Jezusa pięta. Wszystko najlepsze. Wszystko musisz mieć z kosmosu. Idziesz łowić klenika. Łowisz tego klenika i teraz jest element, który mi wewnętrznie beczy moja dusza wędkarstwa. To wyciąganie ryb. To robienie afery. Wycinanie ryby. Opowiedziałeś ostatnio mi na łódce, parodiowałeś. Maniek mam, co ty mówiłeś? No co? Jak to tam żałeś, jaką miałeś? Życiówkę, tak? Maniek mam życiówkę, kurwa mam życiówkę, maniek mam życiówkę. No i też można, no dobrze, każdy z nas ma życiówkę. Ale ile można? To nie idzie w kierunku. Nie możemy iść w wędkarstwo, nie może stać się, w moim oczywiście rozumieniu, nie może się stać... Z czym to Darek porównać, o czym my mówimy? Nie, dla mnie to... Z festiwalem jakiejś mody. To nie może być przepychanka, kto ma dłuższego. Bo to nie o to chodzi, bo my zatracamy tą pasję. Pasję i przyjemność. No bo wtedy gonisz. No. Tak? Nasi klienci z wielkim szacunkiem do nich, przecież my z opowieści od nich znamy. A mój sąsiad, słuchaj, kupił wędkę w sklepie i ją oddał w następny dzień do sklepu. Ja mówię, a co to się stało? On mówi, no bo rzucał przynętą z balkonu i mówi, że jest nielotna. Ja mówię, wędka czy przynęta? Z balkonu rzucał. Bo w internecie wyczytał, bo ktoś mu napisał, że trzeba sobie sprawdzić, tak? Aż nad wodą ani razu nie był. Nigdy w życiu nad wodą nie był. Znamy historię, tak? Przychodzi do nas klient, autentyczna historia, mówi, panowie, czy to prawda, że brzane łowi się w woderach? Także ja apeluję do wszystkich wędkarzy, ja wiem, że wy niekoniecznie chcecie na forach pisać. Ale coś tam czasem napiszcie. Jak ktoś mówi, że chce brzane w woderach łowić, to się spytajcie. Może nie trzeba, może warto wejść na kamień, stanąć. Niekoniecznie w woderze do wody trzeba wchodzić. Także ja apeluję o logikę i żebyśmy pilnowali tej naszej pasji i miłości do rzeki i do jeziora, a nie szli w festiwal mody, bo za chwilę będziemy malowali sobie szminkami wędkarskimi usta, żeby dobrze przed tleniem wyglądać. Bo najważniejsza jest przyroda i biologia i ryba. I pasja, i kiełbaska nad wodą, i złowienie tej ryby, a nie ściganie się z tym, kto ma
o 2 cm bolenia 70, przekroczyłem 70 plus, no Darek. Ale chyba mamy to taka nasza natura, że się zawsze przechwalamy. No Darek, wiadomo, że mięśnie sobie będziemy pokazywali, kto lepszy, kto mądrzejszy, jasne. Ale my sobie możemy się ścigać we dwójkę dla jaj i dla żartów, tak? Ale jeśli będziemy szli w kierunku takim, że ta nasza pasja i miłość i wielka historia do tego wędkarstwa będzie ubijana, słuchaj, przez to, żeby pokazać, kto złowił większego 1,5 cm okonia, no to po co to? To ten okoń staje się podmiotem jakimś nieistotnym w naszej dyskusji. Najważniejsza jest ryba jako element struktury, jako element biologii, świata, który nas otacza. A nie, słuchajcie, to, żeby był on obiektem tylko i wyłącznie potrzebny do tego, żeby się pokazać, albo jeszcze powiem inaczej, ryba potrzebna jest tylko i wyłącznie do tego, żeby być tłem do naszej najnowszej kamizelki wędkarskiej. Nie, odwrotnie ma być. Generalnie tak. Podsumowując, bardzo zachęcam was, żebyście sobie przemyśleli temat tego wędkarstwa internetowego, a tak to sobie roboczo nazywam. Dużo chodzić trzeba na ryby, oglądać od pierwszej trawy ptaka, liścia. Nie czekać tylko na ładną pogodę, czasami tak. Deszcz pójść. Trzeba zmarznąć, trzeba pójść sobie, zaplanujcie sobie, słuchajcie, wyskoczenie na ryby w czerwcu czy w maju, żeby przenocować nad rzeką. Bo to są najpiękniejsze chwile, które będziecie pamiętali, bo tej kamizelki w najdroższej za 1800-250 nie będziecie pamiętali za 3 lata, ona się porwie, wyrzucicie. Tak jest. A tych chwil z kumplem nad wodą, na sandaczach w nocy, w lipcu i w czerwcu nigdy się nie zapomina. Przypomnij sobie, Darek, jak pamiętam, jak Mateusz z nami pojechał na kanał i ognisko do tej pory wspomina. A ja wiesz, co najbardziej pamiętam? Jak z przedostatni, bo to krótka historia Mateusza Miąsko, ale jak pojechaliśmy z Olkiem, to jest tak taki, wszyscy Olka znacie, młody chłopak, który wystartował razem z nami, żeby łowić ryby. I gdzieś tam z nami, z Darkiem śmiga od kilku lat na ryby. I powiem wam historię. Ja pamiętam, jak siedzieliśmy twarzą w twarz na łódce i Olkowi pod łódką wziął sum taki z 1,5 metra. Ja do dzisiaj pamiętam te wielkie Olka oczy, jak 5 zł otwarte. I wiesz, i hol, pompa. Nie poradzę, dawaj Olek. I to się pamięta najdłużej. Oczywiście, to są wspomnienia. Tak. Dobra, kończymy, Darek i ryba.